To jest deren jadalny, cornus mas, odmiana elegantii. Owoce już nadają się do zbioru, jak najbardziej. Jest jeszcze troszkę niedojrzałych, tak jak tu, czyli nie dojrzewa równomiernie. Ani to z prawej, ani to z lewej nie nadaje się do jedzenia. Za to to jak najbardziej. Są tu owoce również bardzo przejrzałe, wręcz pleśniejące. Proszę, oto przykład. Także trzeba kontrolować po prostu zbiór tego owoca. Nieregularne dojrzewanie. Tu mamy kolejny przykład pleśni. Deszcze padają, noce są zimne, po 8 stopni. Z pewnością ma to wpływ na derenie, tak jak i na wszelkie inne owoce, warzywa. Tu w głębi również taka mumia z lewej strony, a z prawej odpowiednie do jedzenia. Widoczne są już zawiązki owoców na przyszły rok. Proszę, to jest jedyna roślina taka, która tak ma, czyli że posiada owoce gotowe do zbioru i tu widoczne do przyszłorocznego zbioru. Z tego będą kwiatuszki kwitły w kolorze żółtym. A potem, jak zostanie zapylony kwiatek, utworzą się takie właśnie owoce. Odmiana wydubieckiej jeszcze jest nie gotowa do zerwania. I teraz na przykład tutaj mamy dwie sztuki. Ta z lewej jest jak najbardziej pyszna, bardzo dobra. Taki jest duży udział pestki, 3/4. Owocu to jest pestka. Ta odmiana jeszcze mocno się trzyma. O, widzicie, jest, nie nadaje się do zbioru. Jest cierpka. Taka wiśnia. Także muszą być, proszę, mocno bordowe. I tu to samo. To z lewej zbiorę, to z prawej zostawię. Nieregularne dojrzewanie. To mi się nie podoba w tej, to znaczy w tych odmianach. Jeżeli będę dokupywała kolejne, to będę na to zwracała uwagę. Obok ślimak. Szkody nie robią żadnych. Nie widać, tu by coś ucierpiało. Dobrze, to ja przystąpię do zbioru teraz. Zdaje się, że 6 lub 7 lat ma to drzewo. Drzewo, krzew, tego nigdy nie wiem. W zasadzie drzewo, bo w Chorwacji, w Kuterewie, w miejscowości widzieliśmy. O, z tego będą owoce. Widzieliśmy wielgachne, chyba na jakieś 6 metrów, rozłożyste, niczym dąb. Eleganty. Liście. Zapraszam na inne moje filmy, gdzie mówię co nieco o dereniu, o właściwościach jego. Nie tak naukowo, tak po prostu, z tego co wyczytałam. Mega zdrowa roślina. Ktoś powie, wszystkie takie są owoce. Nie, deren jest wyjątkowy pod tym względem. Wyjątkowy. Naprawdę. Polecam, kupujcie, proszę. Teraz 12 września. W Arboretum w Bolestraszycach odbędzie się festiwal derenia. Jeżeli COVID nie pokrzyżuje szyków, to się odbędzie. Nie wiem, czy mi się uda pojechać. Bardzo bym chciała, ale to jest przeszło 500 km z mojego domu. Zobaczymy. Na razie. Tak niewiele zerwałam. W efekcie troszeczkę jednak tych jaśniejszych też zerwałam. One troszkę dojdą jeszcze. Dzień, dwa. Wiadomo, te co bardzo ciemne zjemy od razu, a te dzień, dwa poleżą.
niewielka ilość jest na tym drzewie, ale jak przez te wszystkie lata, jest to największy zbiór jak do tej pory. Dodajmy do tego garść, która już została zjedzona. Nawet do sernika na zimno wrzuciłam, mimo że z pestkami, ale te pestki możemy spokojnie jeść. Spokojnie jeść. Także pokażę na koniec odmianę wydubiecki. Spójrzcie, takie mocno nasycone owoce, inny troszkę kształt, ale jeszcze kwaśne. Fuj! To jest wydubiecki. Jeszcze tydzień, dwa. I powiem jedno. Jeśli ktoś z Państwa ogląda, kto mi kiedyś powiedział coś na temat wyglądu tego drzewka, miał rację. Ale o tym w filmie kolejnym. Jak dojrzeje. Chodźmy, teraz zważymy, ile waży największy z owoców. A jest tu jeden, jedyny taki. O, ten. Dobrze wyglądający. Zważymy, jaki to jest zbiór w tym roku. Ile to będzie ważyło. Czekajcie, to ja już pauzę zrobię, chwilkę. 34 deko. Dodajmy do tego garść, którą się już zużytkowało. Powiedzmy, że nawet pół kilograma nie było. Chociaż może tak. Powiem tak, było pół kilograma, ponieważ było trochę spleśniałych. I zostało kilkanaście sztuk na drzewie. Czyli przyjmuję, że pół kilograma dał nam dereń eleganty w tym roku. Tu jest ten wielkolud, którego zaraz zważę. I pytanie brzmi, czy my doczekamy tutaj dużej ilości kilogramów z tego drzewa? Kiedy? No doczekamy, jak zdrowie będzie. Proszę. O mój Boże. Tylko 6 gram ten wielkolud waży. Zobaczcie jeszcze raz. No 7. No to już tak... Nie jest to tak precyzyjna waga. Ona do 5 kg waży. A teraz weźmy jakiś tam inny przeciętny owoc. No proszę, 4 gramy. Także ten wielkolud 6 gram. Tym samym kończę film. Pozdrawiam i polecam. Kupujcie derenie jadalne. Odmianowe. Żebym wiedziała, to bym to rozkroiła. W tym dużym owocu były dwie pestki. Ja rozgryzam, aż się zdziwiłam. Okropnie. Dwie pestki. A tu w innych pojedynczo. W jednym dereniu jedna pestka, w drugim druga. A w tym wielkoludzie były te dwie pestki.